kalinowych pól golfowych, gdzie pole 18-dołkowe i 6-dołkowe jest zakończone, gotowe do gry. Już nawet na dzień dzisiejszy 6-7 dużych turniejów się odbyło. Ponad 120 graczy w każdym turnieju, więc uczęszczane już jest. No i sam zaprojektowałem, sam zbudowałem, więc mam nadzieję, że krytyka będzie pozytywna. Dużo jezior, jak zgubicie piłki, to ta część nie moja wina. Ja to bardziej wyczyściłem lasy i skosiłem rafy, żeby było przyjaznie, a nie za trudno. Chociaż pole nie jest łatwe, jest trochę wąskie w miejscach, szeroko w innych. Długość pola z białych tee 6600, żółtych 6100. A byliśmy troszeczkę wdzięczni bardziej do pań, przyjaźni, zrobiliśmy to 5400 zdaje się. A więc też jest dobra odległość i dobre wyzwanie dla kobiet. Mamy zadaszony driving, więc obojętnie jakie pogody, można tutaj grać. I od końca tego miesiąca, myślę, że to jest pierwsze pole w tej części Europy, gdzie driving i Akademia 6-dołkowa będzie kompletnie oświetlona LEDami, gdzie aż do takiego stopnia, jak się zgubi złotówkę, to będzie można ją znaleźć tego samego wieczora. No i oczywiście zapraszamy do klubu. Klub golfowy, stowarzyszenie działa, jesteśmy zrzeszeni w PZG. Z ciekawości slope rating był zrobiony przez Polski Związek Golfa. Tak, na ocenie handicap 16 dostaje 3 uderzenia, więc pole nie wyszło za łatwe. A jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że polityka pieniężna, finansowa. U nas na polu chcemy iść na ilość i chcemy zrobić gol dla wszystkich. Dla członka klubu koszyk na range. Ponad 50 piłek kosztuje 8 zł. Członkostwo w tym roku, opłata roczna wynosi 1200 i żeby ludzie nie myśleli, że ja wycwaniam coś i robię jako marchewkę na zachętkę, już opublikowałem następnego roku cenę i cena się nie zmienia. 1200 zł opłata roczna. Moja polityka jest taka, nie moja, inwestora, którego przekonałem, że chcemy tutaj 500-600 osób grających, a nie 100 osób, którzy płacą po 10 tysięcy. Ilu już jest gol dla wszystkich? Ilu już jest członków klubu? Członków klubu do dzisiaj mamy 110, chociaż grupa 12 osób się zjawia na weekend i wiemy, że wszyscy się wpisują, więc w ten weekend będzie już ponad 220 osób. Ale co jest ważne, na naszym polu tutaj grają ludzie, co są właścicielami potężnych międzynarodowych firm. Lekarze, dentyści, prawnicy, ale w tym samym czasie mamy bardzo słynnego kolejarza, który jest maszynistą w PKP i on też się bawi na tym polu i na polu wszyscy są równi. Wszyscy przeciętne ceny. Nasza polityka od początku była, że w Polsce ponad 1 000 000 ludzi jeździ na nartach. Wydają co najmniej 2000 zł, żeby wyjechać na narty na tydzień, a tutaj za 1200 można grać sobie cały rok. No i mamy nadzieję, że zimy będą krótkie i będziemy grali faktycznie cały rok. Golf. Twój sposób na życie.